Dziś o rzeczy, która wydawać by się mogło, że jest oczywista i o tym też będzie, ale która wbrew pozorom przysparza nam wielu problemów. W poprzednim odcinku. Trzy systemy. Polityka, administracja i publiczność składają się w głównej mierze na to, co Luhmann określa właśnie państwem bezpieczeństwa socjalnego. Bezpieczeństwo socjalne nie ma jasno określonych granic. Wytwarza się ono dopiero w trakcie właśnie procesów komunikacyjnych. Jednocześnie to ono decyduje o własnych możliwościach, a także staje się źródłem własnych problemów. Dla Luhmanna istotne jest jednak, że to państwo jest częścią społeczeństwa, a nie odwrotnie. Jürgen Habermas w naukach społecznych, w europejskiej debacie publicznej od ponad pół wieku pełni doniosłą rolę. To do niego odnoszą się liczni autorzy, z nim polemizują, zabiera głos w ważnych dla Europy sprawach. Kluczowe miejsce w jego dziele zajmuje teoria działania komunikacyjnego, którą stworzył w latach 70. i na początku 80. w wydanej w 1981 roku książce o tym właśnie tytule. Starał się w niej zrewidować pewne utarte w naukach społecznych przeświadczenia, zrewidować dotychczasowe teorie, także w jakiejś mierze połączyć bardzo różne perspektywy, które po II wojnie światowej w naukach społecznych się pojawiły. Jednak jak prawie każda wielka tak ogólna teoria, została ona z czasem uproszczona, dlatego przyjrzymy się podstawom, argumentom i powodom, dla którego Jürgen Habermas stworzył właśnie tą teorię i dlaczego ona jest taka znacząca. Dla Habermasa ważny jest pewien kontekst polityczno-społeczny, który w latach 70. zrodził się za sprawą polityki neokonserwatywnej. W niej to zakładano, że modernizacja przebiega w sposób kapitalistyczny, w oparciu o wzrost gospodarczy. Jednocześnie pewne kłopoty, które wzrost gospodarczy, nastawienie ekonomiczne może wywoływać, miało być równoważone poprzez przekazywanie, nastawienie na pewne tradycyjne wartości. To integracja społeczna w oparciu właśnie o to tradycyjne podejście, które miały podzielać miliony ludzi, miało zabezpieczać przed negatywnymi skutkami. Pojawiały się również ruchy antymodernistyczne, które sprzeciwiały się wzrastającej złożoności świata, a także tego, że coraz bardziej życie codzienne, życie prywatne jest kolonizowane przez takie obszary jak gospodarka czy państwo. Habermas rozumiał także to, że dotychczasowe teorie społeczne nie do końca odpowiadają właśnie temu, co się wydarzyło w świecie zachodnim, po II wojnie światowej przede wszystkim, choć zaczątki były już także wcześniej, że nauki społeczne muszą także spojrzeć na same siebie, a tym samym są też kontekstem, czy teorie społeczne, krytyczna teoria społeczna, musi być też pewnym kontekstem społecznym dla tego, co się wydarza.
z jednej więc strony opisuje pewne zachodzące procesy, z drugiej może mieć na nie także wpływ. Niemiecki filozof stara się zrehabilitować racjonalizm, czyli temat ważny w tradycji Zachodu, ważny z perspektywy filozoficznej, a być może jeszcze ważniejszy z perspektywy nauk społecznych. Habermas uważa, że racjonalizm utknął w pewnym miejscu, mianowicie w takim, w którym rozumie się go bardzo wąsko i jest w zasadzie racjonalizmem, który jest skupiony na pewnym określonym celu. Za racjonalne można uznać tylko takie działanie, które jest nastawione na określony cel, na określony rezultat. Możemy oceniać to działanie pod względem jego skuteczności. Tak wąsko rozumianemu racjonalizmowi przeciwstawiał Habermas racjonalizm komunikacyjny. Starał się go udowodnić. To jest jeden z wymiarów jego teorii. Pierwsze zadanie, które sobie postawił, polegało właśnie na uzasadnieniu tego racjonalizmu. Drugim zadaniem, które postawił sobie Habermas, było pokazanie, że dla teorii społecznej, dla postrzegania, dla właściwego postrzegania społeczeństwa, potrzebne jest połączenie dwóch perspektyw. Perspektywy systemowej i perspektywy świata życia. Trzecim zadaniem wyznaczonym przez niemieckiego filozofa było pokazanie, w jaki sposób właśnie perspektywa systemowa, w jaki sposób systemy wkraczają w obszar świata życia, prowadząc do pewnych niepożądanych zjawisk, do kolonizacji świata życia przez takie obszary jak właśnie gospodarka czy państwo. Jedną z cech rozwijających się społeczeństw, nowoczesnych społeczeństw, jest to, że potrafią rozpoznawać działania, potrafią rozpoznawać sposoby postrzegania poprzez coraz większą liczbę kategorii. Tak więc działania bardzo wyraźnie można rozdzielić na te, które są ukierunkowane na konkretny cel, które oparte są o pewne normy społeczne oraz te, które związane są z autoprezentacją, z działaniem dramaturgicznym, jakby powiedzieli niektórzy badacze społeczni. Do tego dochodzą kategorie związane z postrzeganiem świata, z obrazami świata. Świat można więc w naszym umyśle dzielić na świat obiektywny, na świat społeczny i na świat subiektywny, do którego dana osoba ma uprzywilejowany dostęp. Świat obiektywny związany jest z faktami, świat społeczny związany jest właśnie z normami, z kulturą, wartościami kulturowymi, a także ze sferą intersubiektywności. Natomiast świat subiektywny związany jest z naszymi odczuciami, z naszymi stanami wewnętrznymi. Każda wypowiedź odnosi się do jednego lub kilku z tych obszarów i każda wypowiedź może być oceniana z perspektywy roszczeń ważnościowych. I tak, do świata obiektywnego odnosi się roszczenie ważnościowe prawdziwości. Do świata społecznego odnosi się roszczenie słuszności lub adekwatności, czasami zrozumiałości, a do świata subiektywnego roszczenie ważnościowe polegające na szczerości.
Komunikując się, tworzymy więc pewne portrety, jak zauważa Habermas. Portret jest bowiem uchwyceniem pewnej rzeczywistości z określonej perspektywy w danym momencie. Tak więc jedna osoba może być przedstawiona na różnych portretach w różny sposób. Raz może być wesoła, raz smutna, zła z lewego profilu, z prawego profilu, amfas. Tak więc nasze wypowiedzi bardziej właśnie przypominają portrety niż mapy, które mają służyć za odzwierciedlenie pewnej rzeczywistości. W odróżnieniu od map, portrety właśnie mogą zawierać różne kąty widzenia. Wypowiedzi w działaniu komunikacyjnym służą osiągnięciu porozumienia, osiągnięciu konsensusu. Muszą być zrozumiałe dla drugiego człowieka lub dla grupy osób. Być poddane ocenie zgody bądź odrzucenia lub też uniknięcia ustosunkowania się do danej wypowiedzi. Działanie komunikacyjne może występować tylko i wyłącznie w momencie, kiedy za naszymi wypowiedziami, za naszą relacją stoi pewien świat życia. Świat, który jest oczywisty dla uczestników komunikacji, który jest zrozumiały, nietematyzowany, nieproblematyzowany. Te rzeczy w różnych kontekstach, w różnych momentach, przy różnych wypowiedziach mogą się zmieniać. Raz to, co jest kontekstem rozmowy, w innym przypadku może być jej tematem, ale wtedy musi świat życia, ten nieproblematyzowany, być związany z innym obszarem. Świat życia jest więc pewnym tłem, pewnym kontekstem naszej codziennej komunikacji, czy to w życiu prywatnym, czy w życiu publicznym. Jednocześnie wraz ze wzrostem złożoności systemu, z coraz bardziej rozpadającym się społecznym konsensusem, który kiedyś opierał się na tradycji. Dziś tych tradycji w społeczeństwie mamy znacznie więcej. Ten świat życia staje się być może coraz mniejszy w wymiarze społecznym. Każdy pewnie szuka sobie takich wewnętrznych, takich światów życia w mniejszych grupkach, gdzie właśnie pewne rzeczy są oczywiste, zrozumiałe, nieproblematyzowane, co do których zachodzi taka domniemana zgoda. Ale nowoczesne społeczeństwa właśnie powodują, że ten świat życia, tych światów życia jest coraz więcej. Złożone społeczeństwo wymaga więc coraz większej liczby interakcji opartych na właśnie negocjowaniu, dochodzeniu do porozumienia, co w jakiejś mierze powoduje przeciążenie komunikacyjne. To, że nie chcemy za każdym razem ustalać od początku pewnych rzeczy. To, co uchodzi za obiektywne, to, co uchodzi za społeczne, właściwe, słuszne, zgodne z normami społecznymi. Tak więc nowoczesne społeczeństwa mają z tym większy kłopot niż chociażby społeczeństwa tradycyjne, a z tego też rodzą się pewne kłopoty, o czym będzie za moment. Racjonalność jest możliwa właśnie dzięki tym światom życia. Tak jak w logice,
by można przeprowadzić właściwy dowód. Potrzebne są pewne aksjomaty. Tak, w komunikacji właśnie potrzebne jest to zakotwiczenie w świecie życia, w tym tle nieproblematyzowanym, nietematyzowanym, które oczywiście może się zmieniać w konkretnych przypadkach, ale jednak zawsze jest gdzieś ten punkt oparcia. Potencjał racjonalności tkwi również w tej złożoności naszego postrzegania świata, właśnie w tym nastawieniu na cel, na normy, czy na autoprezentację, w postrzeganiu obrazu świata jako poziomu właśnie obiektywnego, poziomu społecznego i poziomu subiektywnego. W każdej wypowiedzi w zasadzie wszystkie te trzy elementy występują. Więc to są czynniki, które właśnie dla Habermasa dają możliwość racjonalności. Jednocześnie właśnie brak zgody jest wielkim wyzwaniem dla świata życia. Za każdym razem wtedy pojawia się trudność czy wyzwanie, z którym muszą sobie uczestnicy poradzić, muszą dojść do konsensusu, do porozumienia. Wypracować sobie nowe rozumienie, korzystając właśnie z tych elementów obrazów świata, z tych trzech elementów obrazu świata, w oparciu właśnie o ten migotliwy świat życia. Innym wyzwaniem dla świata życia są systemy. Systemy przede wszystkim takie jak gospodarka czy państwo, czyli te systemy, które są ukierunkowane bardzo wyraźnie na cel. Gospodarka kapitalistyczna, nowoczesne państwo są wyzwaniami dla takich obszarów jak integracja społeczna, jak reprodukcja kulturowa czy socjalizacja. Czyli te obszary, które zdaniem Habermasa są kluczowe z perspektywy działania komunikacyjnego. To w nich właśnie działanie komunikacyjne ma pierwszorzędną rolę, żeby właśnie te obszary funkcjonowały sprawnie, żeby nie rodziły się w nich żadne patologie. W momencie bowiem, kiedy wkracza w nie czy to elementy gospodarki, czy to elementy państwa, takie jak administracja, powodują, że relacje, które są charakterystyczne dla reprodukcji kulturowej, dla socjalizacji czy dla integracji społecznej, stają się urzeczowione. Z tego powodu, właśnie by dostrzec niepożądane zjawiska, tak ważne jest, by w naukach społecznych, które w jakiś sposób mają za zadanie, czy roszczą sobie do tego, żeby właśnie opisywać, dodawać tych nowych elementów w naszych umysłach, tych nowych kategorii, tak ważne jest, by łączyć perspektywę systemową, która do tej pory po II wojnie światowej dominowała, ze światem życia. Bowiem także w tym obszarze nauki społeczne po II wojnie światowej w latach 50., 60. się rozwijały, w szczególności w oparciu o perspektywę fenomenologiczne, etnograficzne, ale które właśnie z drugiej strony pomijały ten aspekt
systemowy, te aspekty, które także w tej dużej perspektywie oddziałują na świat życia. Jednym z zadań, które Habermas stawiał przed teorią działania komunikacyjnego, było właśnie uwzględnianie tych dwóch perspektyw. Perspektywy świata życia i perspektywy systemowej. Systemy takie jak gospodarka i państwo w nowoczesnych społeczeństwach coraz bardziej są złożone, coraz bardziej się różnicują, a tym samym stawiają coraz większe wyzwania przed integracją społeczną, przed działaniami komunikacyjnymi, o czym już trochę powiedziałem wcześniej. Wzrost złożoności, a co za tym idzie, przeciążenie dotyczące koordynacji poprzez działania komunikacyjne spowodował, że systemy, takie jak właśnie gospodarka czy państwo, wytworzyły pewne media, które mają właśnie uprościć, zmniejszyć dystans do podejmowania tych działań, powodować, że te działania nie stanowią już takiej trudności, są prostsze, obywają się bez właśnie dodatkowego uzgadniania, negocjowania, dodatkowego konsensusu. W przypadku gospodarki takim medium jest oczywiście pieniądz, gdzie nie musimy już za każdym razem ustalać cen, negocjować, tylko mamy prosty komunikat, na który się albo zgadzamy, albo się nie zgadzamy. Z kolei dla państwa takim medium jest władza, która stara się upraszczać te procedury, którymi się posługuje. W zasadzie właśnie pozbywa się konieczności legitymizacji poprzez negocjacje, uzgadnianie, dochodzenie do porozumienia. A kluczowe stają się decyzje, procedury, które mają być przestrzegane, często już niezależnie nawet od treści, a więc zmierzanie w stronę takiego pozytywizmu prawniczego, który krytykował Habermas. Także takim czynnikiem jest po prostu skupienie na wygrywaniu wyborów bez konieczności zbytniego angażowania obywateli. W zasadzie sprowadzenie decyzji wyborczych tylko i wyłącznie do aktu głosowania, a nie do całej procedury komunikowania się, przekonywania. Jest więc to próba uproszczenia pewnych procedur, pewnych zjawisk, tak by odbywały się one szybko, by nie wymagały właśnie zbędnego czasu. Z tego powodu obywatele też tracą możliwość praktycznej, rzeczywistej partycypacji w obszarze przecież, który jest dla nich kluczowy, gdzie właśnie to, co powinno być uzgadniane, komunikowane, opierać się o działania komunikacyjne, staje się uproszczone i sprowadzone do głosu wyborczego, do podporządkowywania się decyzjom władzy, podporządkowywania się pewnym procedurom. W momencie, kiedy systemy właśnie gospodarcze i państwowe wkraczają w te obszary, które przynależą strefie działań komunikacyjnych, także prawo staje się pewnym medium. Kiedy dokonuje się kolonizacja świata życia przez systemy gospodarcze i państwowe, prawo jest stanowione przede wszystkim, by służyło właśnie gospodarce i administracji, a nie obywatelom czy konsumentom. Habermas zauważa, że między kapitalizmem a demokracją, w szczególności taką demokracją partycypacyjną, jest nieusuwalne napięcie związane z dwiema różnymi formami
integracji społecznej. Demokracja bowiem zakłada prymat świata życia, prymat działania komunikacyjnego, także związanego z działaniem w oparciu o wartości. Kapitalizm z kolei ma tendencję do odseparowywania procesów związanych z wartościami na rzecz tych opartych o akumulację. Jednocześnie chętnie zdobywa kolejne obszary, także te związane ze światem życia. Zabezpieczeniu przed negatywnymi skutkami kapitalizmu miało chronić państwo socjalne, które zdaniem Habermasa jest politycznym wyrazem demokracji masowej. Państwo socjalne za pomocą interwencjonizmu, który nie wchodzi zbyt głęboko w obszary przedsiębiorstw, w obszary gospodarcze, zachowując pewne podstawowe zasady, na których opiera się kapitalizm, jednocześnie łagodząc pewne skutki, czy zabezpieczając chociażby pracowników, powoduje także wytwarzanie się pewnej relacji, pewnego poszerzania zakresu swoich kompetencji, co powoduje, że obywatele stają się często klientami państwa. Państwo, poszerzając swoje kompetencje, chcąc być też coraz bardziej skutecznym, również wchodzi w obszary dotychczas zarezerwowane dla działań komunikacyjnych, tych związanych właśnie ze światem życia. Musi je coraz bardziej jurydyzować, rozszerzać prawo, tak by dotyczyło ono także tych obszarów. Musi je także obarczać tym samym procedurami. Na tym gruncie rodzą się napięcia. Czasami staje się to coraz mniej zrozumiałe. Czasami prowadzi to także do tego, że zamiast rozwiązywać problemy, tworzy je albo zostawia z boku. Habermas na przełomie lat 70. i 80., kiedy pisał teorię działania komunikacyjnego, obrazował to na przykładzie takich obszarów jak edukacja, wchodzenie prawa do szkoły, jak kwestie związane z prawem rodzinnym. To właśnie w tych obszarach zachodziły od kilku dekad, do latach 60., 70., właśnie wielkie zmiany. Nieprzypadkowo Habermas także w teorii działania komunikacyjnego pisał o tym, że to właśnie rewolucja edukacyjna, która dokonywała się od połowy wieku XX w zasadzie w Europie, jest jedną z trzech wielkich rewolucji, jakie dokonywały się w Europie Zachodniej od końca XVIII wieku, na równi z rewolucją przemysłową i rewolucją demokratyczną, którą uruchomiła rewolucja francuska. Choć idee i podstawy tej rewolucji edukacyjnej miały miejsce już w XVIII wieku, to zdaniem Habermasa właśnie dokonała się ona dopiero w drugiej połowie wieku XX. Zdaniem niemieckiego filozofa potencjał protestu właśnie rodzi się tam, gdzie systemy gospodarcze i państwowe wchodzą zbyt daleko, zbyt głęboko w obszary działań zarezerwowanych dla działań komunikacyjnych, takich jak właśnie reprodukcja kulturowa, jak integracja społeczna czy socjalizacja, której elementem jest na pewno edukacja. Na ten proces kolonizacji świata życia przez systemy Habermas widział także inną reakcję, w szczególności w obszarze państwa, że oprócz tylko i wyłącznie czystych procedur, zostawienie spraw biegowi administracyjnemu, pojawiały się też tendencje, które miały na celu
przywracanie w tych obszarach, takich jak edukacja czy prawo rodzinne, elementów działania komunikacyjnego, negocjacji, dochodzenia do porozumienia poprzez chociażby mediatorów. To jednak tylko pokazuje, że napięcie między światem życia i działaniami komunikacyjnymi, a systemami, które zmierzają do określonych celów, jest nieusuwalne. W nowoczesnych społeczeństwach dochodzi do tego tarcia, to tutaj rodzą się największe problemy, patologie, a także elementy, które dają szansę na ich rozwiązanie. Teoria działania komunikacyjnego Jurgena Habermasa może być postrzegana jako rozszerzenie, jako rozbudowanie tej infrastruktury komunikacyjnej, tych narzędzi komunikacyjnych, o których mówiłem na początku. Może więc pomagać w sytuacjach, kiedy trudniej nam jest o porozumienie, trudniej nam jest o zgodę. Może pozwolić nam na zrozumienie, skąd to się bierze. Może zabezpieczać też przed tymi niebezpieczeństwami, które czyhają na nas ze strony kolonizacji świata życia przez systemy. Mam nadzieję, że ten odcinek choć trochę może do tego się przyczyni. A tymczasem do następnego. See ya!